Przedstawianie Wam wybranych bohaterów, którzy postanowili zmienić swoje uśmiechy z moją pomocą i opisywanie ich metamorfoz stało się już moim comiesięcznym zwyczajem. Za nami kolejny pracowity miesiąc, w którym przeprowadziłem wiele ciekawych zabiegów. Dzisiaj przedstawię Wam kilka przypadków, w których być może odnajdziecie swoją sytuację. Posłuchajcie. Najpierw standardowo krótko podsumuję pracę moją oraz mojego zespołu w liczbach. Nasze opiekunki oraz recepcja rozmawiały z ponad 80 osobami, które chciały uzyskać informacje na temat możliwości leczenia. Ja sam przeprowadziłem 37 konsultacji pierwszorazowych. Wszczepiłem 86 implantów, wykonałem 12 pełnych rekonstrukcji bez zębia, tzw. prac typu Olonix. Zrobiłem 2 sinus lifty i 11 odbudów kości. Przejdźmy teraz do naszych pacjentów. Zacznijmy od pana Marka. Pan Marek zgłosił się do mnie w celu przeprowadzenia kompleksowego leczenia. Opowiedział mi, że podjął leczenie w innym gabinecie, ale poczuł, że jego lekarz działa punktowo, bez wcześniejszego przygotowania indywidualnego, kompleksowego planu leczenia. Pozwolę sobie tutaj na małą dygresję. Cieszę się, że pacjenci coraz bardziej są świadomi tego, jak ważne jest planowanie i przygotowanie szczegółowo kompleksowego planu leczenia. Wracając do naszego pacjenta. Pan Marek jest młodą osobą. Do tej pory korzystał z gabinetu stomatologicznego tylko w doraźnej potrzebie. Teraz postanowił zrobić ważny krok do poprawy swojego komfortu życia i wyglądu. Problemem pana Marka były braki zębowe, zniszczone zęby nie nadające się do leczenia oraz pozostawione korzenie zębów. Zaproponowałem pacjentowi odbudowę obu łuków zębowych metodą All-on-4 i pracę przykręcaną. Ze względu na młody wiek pacjenta, praca stała jest najlepszym rozwiązaniem. Podczas jednego zabiegu usunąłem zniszczone zęby oraz korzenie i wszczepiłem implanty. Obecnie ponad 90% zabiegów przeprowadzam właśnie według tej procedury, czyli implantacji natychmiastowej. Po zabiegu wykonaliśmy skany wewnątrzustne pacjenta w celu wykonania pracy tymczasowej. Następnego dnia pacjent opuścił gabinet z nowym uśmiechem. Od razu zauważyłem zmianę w panu Marku i nabranie większej pewności siebie. Nie mogę się doczekać efektu, kiedy za kilka miesięcy oddamy pacjentowi zęby stałe wykonane z cyrkonu. Pani Karolina. Pani Karolina zgłosiła się do mnie już w 2020 roku w celu kompleksowej poprawy swojego uśmiechu. Jest to przypadek, o który często mnie pytacie w komentarzach pod filmami lub w wiadomościach prywatnych, więc posłuchajcie. Pani Karolina jest młodą osobą, która chciała zmienić swój uśmiech. Od lat borykała się z zaciskaniem zębów, które się ścierały i kruszyły. Problemem były również braki zębowe, które chciała uzupełnić. Dodatkowo zmagała się z bólami głowy i bólami mięśni twarzy. Skierowałem pacjentkę na dokładną analizę zgryzu oraz na konsultację ortodontyczną, ponieważ zęby nie były ustawione we właściwych miejscach i to mogło być przyczyną dolegliwości. Pacjentka podjęła leczenie ortodontyczne. To był pierwszy krok w drodze do pięknego uśmiechu. I jest to bardzo ważne, żeby właśnie od leczenia ortodontycznego zacząć, jeśli jest to konieczne. W tym miejscu muszę też podkreślić, jak ważna jest praca zespołowa, ponieważ razem z lekarzem ortodontą i protetykiem byliśmy cały czas w kontakcie, aby wspólnie ustalać kolejne kroki. Wszystko po to, aby leczenie było przewidywalne i przebiegło sprawnie. Kiedy zęby były ustawione na właściwych pozycjach, a przestrzenie między nimi były odpowiednio przygotowane do wszczepienia implantów, wykonałem zabieg implantacji górnej piątki i dolnej szóstki oraz odbudowę kości w okolicy dolnych trzonowców z lewej strony, ponieważ była tam niewystarczająca ilość kości, aby wszczepić implant. Ten zabieg odbył się w lutym tego roku. Następnie po 4 miesiącach wszczepiłem w to miejsce implanty. Pacjentka obecnie czeka na nowe zęby oparte na implantach oraz na nowe korony na zębach własnych, będące zwieńczeniem długiej drogi do pięknego uśmiechu. Całe leczenie zamknie się w 4 latach, ale czasami warto poczekać. Wykazując się cierpliwością, szczególnie w młodym wieku, możemy później cieszyć się pięknym, zdrowym i trwałym uśmiechem przez wiele lat. Pan Kazimierz. Pacjent zgłosił się do mnie, ponieważ borykał się z bezzębiem w górnej szczęce, które uzupełniał protezą całkowitą. W dolnej szczęce posiadał uzębienie resztkowe, dodatkowo objęte paradontozą. Pan Kazimierz jest aktywnym 50-latkiem, który uwielbia podróżować, spędzać czas ze znajomymi i ogólnie mówiąc korzystać z życia. Aby mógł w pełni to robić, brakowało mu tylko swobody uśmiechania się bez obaw, że jego proteza się poruszy. Przez lata zwlekał z wizytą u stomatologa, ponieważ jak to określił, nie przepada za dentystą. Cieszę się, że mimo tego pan Kazimierz zdecydował się na wizytę konsultacyjną u mnie, tym bardziej, że mieszka ponad 200 km od mojego gabinetu. Zaproponowałem mu usunięcie rozchwianych zębów na dole, ponieważ nie dało się ich uratować i rozwiązanie oparte na 4 implantach w dolnej i górnej szczęce. Z racji tego, że pacjent jest z daleka, wszystkie procedury wykonałem na jednej wizycie w ciągu 4 godzin.
Analizując tomografię komputerową, poinformowałem pacjenta, że może wystąpić konieczność wykonania sinus liftu, czyli podniesienia dna zatoki szczękowej. Mówiąc prostymi słowami, zwiększenia ilości kości w miejscu zatoki, aby móc wszczepić implant. Na szczęście dzięki technice wszczepienia implantów w pozycji kątowej udało się uniknąć dodatkowych procedur. Po zabiegu wykonaliśmy skany wewnątrzustne, aby wykonać zęby tymczasowe. Teraz pan Kazimierz może cieszyć się nowym uśmiechem i podbijać świat. Pani Marta. Pacjentka zgłosiła się do mnie w celu uzupełnienia tzw. braków skrzydłowych, czyli braków zębów bocznych. Z powodu braków zębowych u pacjentki wystąpił zanik kości w żuchwie oraz powiększenie się zatok w górnej szczęce. W związku z tym, aby wszczepić implanty, konieczne było zaplanowanie u góry tzw. sinus liftu, a na dole odbudowy kości. Dodatkowo konieczne było zweryfikowanie niektórych zębów przez endodontę, aby podjąć decyzję o ich leczeniu lub usunięciu. Na prośbę pacjentki rozłożyliśmy leczenie na etapy. W pierwszym etapie zajęliśmy się górą z prawej strony. Wykonałem tam sinus lift zamknięty, czyli mało inwazyjny zabieg porównywalny do zabiegu laparoskopowego, dzięki któremu zwiększamy objętość kości. Dzięki temu wszczepiłem w to miejsce dwa implanty. Na kolejnej wizycie przeprowadziłem obustronną odbudowę kości w dolnym łuku metodą Curego. Jest to specjalistyczny zabieg polegający na dołożeniu blaszki kostnej do miejsca zaniku kości, aby ją pogrubić. Po 4 miesiącach będziemy mogli wszczepić w te miejsca implanty. Kolejno wróciłem do górnego łuku, tym razem z lewej strony, gdzie również wykonałem sinus lift zamknięty i wszczepiłem implanty. Pacjentka jest jeszcze w trakcie leczenia, a do efektów na pewno powrócimy. Pan Stanisław. Pan Stanisław zgłosił się do mnie w celu rekonstrukcji uśmiechu. Pacjent jest obciążony chorobami ogólnoustrojowymi i na ich leczeniu się skupiał w ostatnich latach. Teraz postanowił zadbać o swój uśmiech. Pacjent borykał się z brakami zębowymi oraz ze zniszczonymi zębami górnymi, przy których toczyły się ogromne stany zapalne. W związku z tym zaplanowałem u pacjenta zabieg All-on-4 wraz z odbudową kości. Na dole zęby własne pacjenta były w dobrym stanie, w związku z tym zaproponowałem odbudowę bocznych braków zębowych i odbudowę kości ze względu na jej duży zanik. Ze względu na choroby pacjenta skontaktowałem się z lekarzem prowadzącym, aby móc bezpiecznie dobrać leki. Zabiegi podzieliłem na dwa etapy. W pierwszym etapie usunąłem górne zęby i wykonałem implantację natychmiastową wraz z odbudową kości. Oczywiście dokładnie też oczyściłem miejsca, w których toczyły się stany zapalne. Po zabiegu wykonaliśmy skany wewnątrzustne, aby przygotować pracę tymczasową. Na kolejnej wizycie przy pomocy szablonu chirurgicznego przeprowadziłem zabieg w dolnej szczęce. Wykonałem obustronną odbudowę kości oraz wszczepiłem implanty. Pacjent korzystał już z nowego uśmiechu. Za kilka miesięcy wymienimy górne zęby tymczasowe na stałe, wykonane z cyrkonu i zamocujemy dolne zęby oparte na implantach. Dodatkowo zaplanowaliśmy odbudowę dolnych zębów własnych za pomocą koron cyrkonowych. Już niedługo pan Stanisław odzyska nowy piękny uśmiech. Mimo tego, że pan Stanisław jest już dojrzałym mężczyzną, już zapowiedział, że ma mnóstwo nowych planów i marzeń, które zacznie realizować, jak tylko zakończymy leczenie. Sprawia mi to ogromną radość, kiedy moja praca zmienia życie pacjentów. Na dzisiaj to już wszyscy wybrani przeze mnie bohaterowie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.